Państwa serdecznie Muzeum PRL-u w Nowej Hucie. Dzisiaj spotykamy się na wernisażu wystawy Inside Poland, fotografie Mariana Schmidta. Praktycznie ta wystawa, którą dzisiaj otwieramy tu wspólnie, to jest ostatnia wystawa Muzeum PRL-u w Nowej Hucie, ale myślę, że nie będzie ta dzisiejsza uroczystość smutna, dlatego że muzeum nie przestaje istnieć. Muzeum zmienia formułę. 12 września tego roku Rada Miasta Krakowa podjęła decyzję o połączeniu Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i Muzeum PRL-u. I obecnie pracujemy nad programem Muzeum Nowej Huty. To jest instytucja, która przejmie doświadczenie, dorobek dwóch muzeów nowohuckich, oddziału dzieje Nowej Huty, które istnieje od roku 2005 i tegoż Muzeum PRL-u, które istnieje w tym miejscu od roku 2013. Muzeum Nowej Huty będzie miało siedzibę w tym budynku, to będzie główna siedziba Muzeum Nowej Huty. My pracujemy w takim mocnym składzie projektowym nad przygotowaniem, wykonaniem pełnej dokumentacji muzeum w tym miejscu. Ten projekt będzie gotowy do końca lutego przyszłego roku. To powinno być muzeum otwarte. To powinno być muzeum, które jest miejscem dyskusji. To muzeum powinno być też miejscem leczenia dusz. To zabrzmiało nieco patetycznie, ale takie mam przekonanie, że muzeum może być miejscem leczenia dusz. Wystawa jest spełnieniem takiego mojego małego marzenia, ponieważ kiedy pierwszy raz około roku temu zobaczyłem zdjęcia z wystawy Inside Poland, stwierdziłem, że one idealnie nadają się do naszego muzeum, że wpisują się idealnie w to, co robimy i to, co robiliśmy przez ostatnie 5 lat, ponieważ zdjęcia Mariana Schmidta jakby pokazują wieloaspektowość PRL-u, którą również chcieliśmy pokazać w naszym muzeum. Pokazują propagandę PRL-owską, pokazują życie codzienne, pokazują życie polityczne. Także myślę, że jest to godne zamknięcie historii naszego muzeum, jak również bardzo sympatyczny początek Muzeum Nowej Huty, o którym pan dyrektor wspominał. Myślę również, że cykl kadrowanie PRL-u, które mieliśmy tutaj przyjemność pokazywać, czyli twórczość fotografików, takich jak Henryk Hermanowicz, Robert Kosieracki czy Jerzy Szot, znajduje swoje godne ukoronowanie w twórczości Mariana Schmidta. Bardzo chciałbym jeszcze raz podziękować też Agasie Pinkosz, która ubrała te zdjęcia w piękną aranżację plastyczną. Także wielki szacunek dla ciebie. Myślę, że najlepiej teraz o samej wystawie i o postaci swojego ojca odpowie pan Artur Schmidt. Witam Państwa z wielkim wzruszeniem na pierwszą pośmiertną wystawę mojego ojca Mariana Schmidta. Bardzo dziękuję Państwu za tak liczne przybycie i chciałem przede wszystkim podziękować dyrekcji i wszystkim pracownikom Muzeum PRL za tak staranne zaangażowanie w tą wystawę i za współpracę ze mną. Mój ojciec miał różne zdolności, zarówno w dziedzinie artystycznej, jak i naukowej. Obronił doktorat matematyki, mając 24 lata, ale także artystyczne, a także duchowe i często interesował się rozwojem duchowym, tak samo w
nim jako człowiek, jak i osoba, które fotografował. I to zresztą jest bardzo widoczne na jego, tak samo w jego filmach, jak i w jego zdjęciach, które Państwo za chwilę zobaczą, ale też w artykułach i książkach, które wydał, choćby rozmowy z Janem, z księdzem Janem Twardowskim w roku 2000. Także niektóre portrety osób uduchowionych z różnych religii, których nie dyskryminował. Interesowało go jakiekolwiek, każde podejście indywidualne rozwoju duchowego go interesowało. On też widział człowieka bardzo dogłębnie i bardzo przeżywał cierpienia albo emocje ludzi. I też potrafił pokazywać człowieka bez podziałów społecznych albo bez w ogóle podziałów socjalnych. Potrafił uniwersalnie i ponadczasowo pokazywać człowieka, dlatego że sam miał takie podejście. A z drugiej strony był też emocjonalnie bardzo związany z Polską. Mówił też, że jest bardzo ważny wasz odbiór, państwa odbiór i to, że trzeba się wyciszyć i uspokoić, żeby być gotowym na odbiór tych emocji. Mówił, że nie istnieje dzieło sztuki bez widza, bez odbiorcy, tak jak muzyka nie istnieje bez słuchacza. Bez słuchacza muzyka jest tylko dźwiękiem. Mówił też, że twórca jest jakby kurierem duchowym, czyli dostaje jakąś energię, czy jakiś dar i przekazuje widzowi, czyli przekazuje ją wam. Jest wtedy szansa, że przepływa pewna energia między twórcą, jego dziełem, a wami, że te emocje wnikają w was. I to jest jego dar dla was. I zapraszam do oglądania.